Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Radny wojewódzki, szef struktur PSL w regionie Stanisław Sory z nami o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Docierają do nas nieoficjalne wciąż jeszcze informacje o tym, że Wojciech Wardacki nie jest już prezesem grupy Azoty. Co dzieje się w Azotach i czy to dobry czas na takie personalne trzęsienie ziemi, kiedy stan gospodarki jest mocno nadszarpnięty z powodu pandemii koronawirusa? No myślę, że tutaj są takie dwie istotne kwestie. Pierwsza to już obserwujemy od dłuższego czasu, przede wszystkim spadek wartości akcji zakładów azotowych. To pokazuje, że ta polityka prowadzona przez już od 5 lat przez polityków Prawa i Sprawiedliwości nie przynosi odpowiedniego oczekiwanego efektu gospodarczego, ale tego przekładanego na rachunek ekonomiczny. Natomiast dzisiaj zmiany władz spółki, bo z tego co słyszymy to, że został odwołany prezes i wiceprezes. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy moment na dokonywanie takich zmian w momencie, kiedy no, jesteśmy trochę na takim zakręcie epidemicznym, gdzie przede wszystkim epidemia bardzo mocno uderza również w sektor gospodarczy. W związku z tym wydaje mi się, że to jest zły moment, zły czas. Rządzący bardziej powinni się zająć rozwiązywaniem problemów społecznych, zdrowotnych w Polsce, a nie dokonywaniem właśnie zmian w strukturach zarządów spółek. No właśnie, pytanie, jaka przyszłość czeka polską gospodarkę? Rząd uspokaja, że nie grozi nam drugi lockdown, no ale te wprowadzane ograniczenia są coraz bardziej dotkliwe także dla przedsiębiorców z regionu. Już zamknięte są siłownie, według nieoficjalnych informacji od poniedziałku mają być zamknięte restauracje, puby i bary. W Tarnowie na poniedziałek planowany jest protest branży gastronomicznej, hotelarskiej, weselnej i muzycznej. Czy firmy z regionu przetrwają ten czas, ten drugi lockdown, co dla niektórych oczywiście? Oczywiście tutaj należy zauważyć, że rząd nie zapowiada lockdownu, to znaczy całkowitego zamknięcia gospodarki. Niemniej jednak te ograniczenia, które są wprowadzane, one nie zawsze trafiają w te najbardziej wrażliwe miejsca, gdzie tam właśnie dochodzi do dużych ilości zakażeń. Natomiast też, kiedy patrzymy z innej perspektywy, przede wszystkim pewnej atmosfery odpowiedzialności za własne życie, własne zdrowie, to też obserwujemy przede wszystkim spadek tego ruchu turystycznego, organizację różnych konferencji, różnych wydarzeń, a to się przekłada również na wynik ekonomiczny restauratorów, hotelarzy. Ja w tym tygodniu byłem 2 dni, wtorek, środa właśnie w Krakowie. Już widziałem, ile sklepów, restauracji już zostało zamkniętych, pomimo jeszcze nie wprowadzenia tychże rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że no przecież kiedy tworzyliśmy taką narrację już od praktycznie wyborów prezydenckich, że już jesteśmy po koronawirusie, premier ogłosił zakończenie już właśnie walki z koronawirusem, że widzieliśmy też takie sygnały, że nie musimy nosić maseczek. W związku z tym ten ruch turystyczny, jeszcze wzmocniony bonem turystycznym, pamiętajmy, że bon turystyczny tak naprawdę został uruchomiony 1 sierpnia tego roku, natomiast istotne wzrosty wartości tych zakażeń, no to gdzieś koło połowy sierpnia, 13 sierpnia mieliśmy 800 przypadków zakażenia właśnie koronawirusem, potem mieliśmy następny jak gdyby ten moment uruchomienia szkoły w sposób właśnie stacjonarny, gdzie też przede wszystkim tutaj politycy opozycji, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo jasno mówiło, że to jest bardzo niebezpieczne i to się przyłoży potem na stan epidemiczny w kraju. Oczywiście próbowano to wszystko rzucać na walkę wyborczą, na walkę opozycji rządzącymi, przeszkadzanie, jak to zwykle bywa właśnie, że się mówi o przeszkadzaniu w rządzeniu, a nie, że ktoś próbował w sposób rozsądny, odpowiedzialny do tego podchodzić. No i mamy potem 26 września, gdzie mamy już ponad 1500 zakażeń, 3 października 2300, wcześniej 1500, no i w dniu wczorajszym mieliśmy 12 tysięcy. W związku z tym to jak gdyby pokazuje, że próba tworzenia takiej narracji, że
nic się nie dzieje, że mamy już pandemię za sobą. No tak, ale wówczas muszę się wtrącić, kiedy ta narracja była prowadzona, to rzeczywiście w całym kraju mieliśmy kilkaset zachorowań, a nie kilkanaście, a nie 12, tak jak ostatniej doby. Pana zdaniem można było uniknąć tak gwałtownego wzrostu zachorowań? Ale proszę panią, no przecież wybory były 12 lipca, w związku z tym był to moment, w którym właśnie mówiono, że mamy już, jesteśmy już jak gdyby poza pandemią, a to nie była prawda, bo kiedy zobaczymy właśnie również na te dane lipcowe, na przykład były też miały wartość powyżej 500 przypadków, w związku z tym one może nie były tak wysokie jak oczywiście teraz, ale nie należało mówić, że już jesteśmy poza pandemią. I też to, co z jednej strony, oczywiście żyliśmy też trochę w takiej atmosferze, ale gdzie popełniono pana zdaniem błąd? Za późno były to obostrzenia, szkoła nie powinna iść od września, dzieci nie powinny iść do szkoły. Gdzie pana zdaniem ten błąd popełniono, że ta liczba zachorowań tak gwałtownie wzrosła? Oczywiście tutaj największy na to wpływ miała kwestia uruchomienia roku szkolnego, bo właśnie tutaj jak patrzymy, to od połowy już września te wartości poszły bardzo właśnie do góry. Jak wcześniej wspomniałem, 26 września to już jest 1500, potem 10 października 5000 i 22 października 12000. W związku z tym widzimy, że to rośnie bardzo. Chociaż Ministerstwo Edukacji podaje, że to bardzo niewielki procent, jeżeli chodzi o zakażenia właśnie na terenie szkół. Okazuje się, że to, tak przynajmniej słyszymy z ust ministerstwa, że to dzieci do szkół przynoszą zakażenia z innych ognisk. Nie, oczywiście, że teraz to już jest troszkę to wszystko poza kontrolą, bo dzisiaj trudno mówić o zakażeniach na przykład 12 tysięcy, dlatego że jeżeli dzisiaj musimy czekać w kolejce 7-10 dni do poboru wymazu, a kiedy patrzymy też z drugiej strony właśnie na ilość prowadzonych badań, bo możemy w Tarnowie, to co obserwujemy w ostatnim czasie, uruchamiane są kolejne punkty poboru wymazów. No cóż z tego, kiedy laboratoria w Małopolsce robią zbliżoną ilość badań i w tej chwili mamy gdzieś około 3800, no w dniu wczorajszym mieliśmy 3873, ale też w całym jak gdyby tutaj tym miesiącu te wartości były takie zbliżone. W związku z tym ta kolejka do potem uzyskania wyniku, ona się wydłuża, ale też wśród nas jest wiele osób, które czekają te właśnie 7-10 dni na pobranie wymazu. Oni są lekko zainfekowani, gdzieś tam pokaszlują, mają katar. No i kiedy nie dostaną się do właśnie najbliższego punktu poboru wymazu, w związku z tym często chodzą nieświadomie. Mając nadzieję, że to tylko grypa zwykła. Dokładnie, tak, dokładnie. I dzisiaj to, co również nie udało się tego zrobić, że nie zwiększono środków finansowych na sanepid. Myśmy mieli ostatnio sesję sejmiku i był właśnie dyrektor sanepidu i myśmy właśnie, bo często też w takich mediach przejawia się taka narracja, że ileś lat temu zwolniono za innej koalicji, zmniejszono stan zatrudnienia w sanepidzie. Więc ja zapytałem wprost pana dyrektora, w ciągu tych 5 lat, czy pan występował, czy państwo występowali o nowe etaty i czy państwo te etaty otrzymali? Oczywiście odpowiedź była taka, że występowali, ale etatów nie otrzymano. I teraz dzisiaj w tej ustawie, która miała niby też zabezpieczać poszczególne obszary walki z pandemią, między innymi poprzez jakby tutaj do kapitalizowanie sanepidu, stworzenie możliwości zatrudnienia większej ilości osób. Po prostu te poprawki, czy tego nie ma w tej właśnie ustawie o walce z pandemią. W związku z tym to wszystko, co obserwujemy, to są takie bardziej działania osłonowe, wizerunkowe, natomiast nie ma jasnej, twardej strategii, która miała jakby od początku do końca, mówię od początku, kwestia poboru wymazów, kwestia właśnie prowadzenia badań w laboratoriach, kwestia również nadzoru nad osobami, które mają wynik pozytywny, bo często jest tak, że w ciągu 2 tygodni nikt do tych osób z sanepidu nie dzwoni. Oni nie są objęci nawet kwarantanną, czy ich rodziny, a przecież
Ja pamiętam, kiedy miałem spotkanie z osobą właśnie, która miała koronawirusa, potem oczywiście sanepid moment zadzwonił do mnie, nałożył na mnie obowiązek kwarantanny i wtedy człowiek no, też ma taką odpowiedzialność prawną w kontekście... Mówi pan o tej strategii w walce z koronawirusem, to ja zapytam o strategię, jeżeli chodzi o Małopolskę. Czy służba zdrowia w Małopolsce wytrzyma ten gwałtowny wzrost zachorowań? Czy mieszkańcy mogą być spokojni, że jeżeli ich stan na tyle się pogorszy, że będą wymagać opieki specjalistycznej, szpitalnej, to nie zabraknie dla nich łóżek? Proszę państwa, w miesiącu kwietniu, maju, jeżeli mówimy o próbach badawczych, jeżeli mówimy o tych osobach, które zmusiły się do poboru wymazu, to potem na bazie prowadzonych badań około 10% to do 5-10% to były osoby, które miały wynik pozytywny. Dzisiaj ten wynik już jest około 33%, a musimy też tutaj przyjąć, że ten wynik, który możemy wyczytać na stronach sanepidu, to jest gdzieś około 20% stanu faktycznego. Kilka razy więcej osób na pewno jest zainfekowanych w Małopolsce, w Polsce. I teraz, jeżeli chodzi o te przewidywania ekspertów, one mówią, że nasz system wytrzyma do ilości 10 000 zakażeń dziennie. W związku z tym, patrząc na tą rzeczywistość, tak też możemy szacować, że co najmniej 4 razy więcej mamy dziennych przypadków, więcej dziennych przypadków zakażeń. W związku z tym ten system, obecny system, on tego nie wytrzyma, bo dzisiaj cóż z tego, że zrobimy w jednym czy w drugim szpitalu miejsce również dla łóżek covidowskich, kiedy one się w ciągu kilku dni zapełnią. W związku z tym dzisiaj jedyne rozwiązanie to jest właśnie takie, aby tworzyć w takich miejscach, zresztą to co pan prezydent Ciepiela proponował, chociażby w Tarnowie, aby to było inne miejsce, na przykład w jakichś halach, to co robi się również w Warszawie, że buduje się w innym wydzielonym miejscu obieg i możliwości przyjęcia tych pacjentów właśnie z tymi trudnymi przypadkami. W związku z tym myślę, że tutaj to wezwanie jest bardzo ciężkie i ważne, istotne dla przede wszystkim dla nas jako dla obywateli, po to, żeby stworzyć optymalne warunki dostępności właśnie do służby zdrowia. Oczywiście to jest pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, bo sprzęt wprawdzie mamy, ale teraz czy obok tego sprzętu ktoś będzie mógł stanąć i ten sprzęt obsługiwać, bo sam sprzęt nie będzie funkcjonował. Natomiast myśmy się przez miesiące przede wszystkim koncentrowali na tym i rządzący się chwalili, że kupiliśmy tyle sprzętu, tyle karetek. No i cóż z tego, ja często o tym mówiłem, że nie wystarczy kupować karetki, respiratory, ale przede wszystkim stworzenie odpowiedniego, optymalnego systemu od początku do końca, który będzie przyjazny dla osób, które zostały zakażone koronawirusem, żeby mogły w sposób bezpieczny poddać się badaniu, uzyskać wyniki, rodziny zostały objęte kwarantanną czy pewną opieką medyczną, osoby, które potrzebują pomocy, żeby mogły trafić właśnie do szpitali pod ręce fachowców. Natomiast to, cośmy obserwowali, bo ja to muszę też powiedzieć, że z jednej strony mieliśmy tą narrację, że jest ten koronawirus, czy pan premier powiedział, że już jego praktycznie nie ma, ale przepisy dotyczące chociażby noszenia maseczek w komunikacji publicznej, organizacji imprez, te przepisy, one funkcjonowały. Natomiast kiedy nawet zobaczyłem w dniu wczorajszym zdjęcia na państwa radia stronie, gdzie widziałem, że było wiele takich przypadków, że w sali zamkniętej jest 15-30 osób, nikt nie ma maseczki. I to tak właśnie władze regionalne czy posłowie taki dawali przykład właśnie, że tych maseczek nie trzeba nosić. Ciągle niestety mamy społeczeństwie wielu koronasceptyków. Jak ich przekonać do tego, że ta maseczka jednak nas chroni i chroni innych? No widzieliśmy chociażby w Sejmie, gdzie posłowie, no też, którzy powinni dawać dobry przykład, że no też z tym mieli wiele problemów, że też w Sejmie, wypływały takie dosyć negatywne obrazki, zjawiska. Ja myślę, że trudno tutaj mówić na dzień dzisiejszy, tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, taką ilość zakażeń dziennych, że tylko przymus administracyjny, przymus policji. To jest pocieszające, że właśnie jak wcześniej wspomniałem, będąc w Krakowie, zrobiłem sobie takie badanie uliczne,
I z tego badania mi wyszło, przechodząc od Wawelu pod dworzec kolejowy, że około 13% osób tylko nie miało maseczek. Dawniej te proporcje były zupełnie odwrotne, nawet jeżeli Kraków był właśnie tam w czerwonej strefie. W związku z tym myślę, że to się zmienia. To tym optymistycznym akcentem zakończmy ten wątek, bo chcę jeszcze poruszyć inne tematy, które toczą się równolegle obok spraw covidowych, no i też stanowią być albo nie być dla niektórych grup. Co z ustawą o ochronie zwierząt? Jesteśmy świadkami licznych protestów, także tu w regionie, w Bochni, w Brzesku, w Dąbrowie Tarnowskiej. Niedawno rolnicy wyjechali ciągnikami na obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej. Czy politycy wezmą pod uwagę protesty rolników? Czy jest szansa na kompromis, pana zdaniem? No ja myślę, że obserwując ostatnie lata, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie boi się najbardziej ulicy, kiedy ludzie wychodzą właśnie na ulicę i wyrażają w taki sposób swoje zdanie, swoją wolę. I Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę zwyciężyło w jednych, drugich czy trzecich wyborach dzięki temu, że próbowano mamić troszkę rolników, mieszkańców wsi, zmianą przede wszystkim polityki, wsparcia, mówiono o zrównaniach dopłat obszarowych w Polsce do tych europejskich. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło, nic takiego się nie stało, natomiast teraz dostali jakby rolnicy, czy wieś dostała za to rachunek w postaci największego uderzenia, przede wszystkim wieś w rolnictwo, między innymi właśnie ta wspomniana ustawa. No i dzisiaj rolnicy wychodzą właśnie na ulicę, rolnicy, którzy mają pobrani kredyty, którzy no zbudowali czy sprofilowali swoją działalność rolniczą właśnie pod pewną niszę, która dla nich była korzystna, dawała im miejsca pracy, dawała im pewne warunki bytowania. No i dzisiaj rządzący, jak zwykle, bez konsultacji, bez jakichkolwiek rozmów, bo przecież tych konsultacji nawet nie było w obozie Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież przez ten temat praktycznie niemalże nie doszło do rozbicia koalicji rządzącej. I mam nadzieję, że w końcu rządzący się opamiętają, że zresztą w tej chwili też widzimy, że w samej również i obozie władzy ta jakby stosunek podejścia do tego tematu jest bardzo zróżnicowany. No i mam nadzieję, że rządzący się wycofają z tego projektu. Oczywiście, że tutaj nie należy zamykać w taki sposób tego całego problemu, który jest, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, ale należy to z partnerami społecznymi rozmawiać, konsultować, jeżeli mówimy o zamykaniu pewnych obszarów, w związku z tym wprowadzenia pewnych również pomocy finansowych państwa, tak jak było to chociażby w przypadku wygaszania kopalń, że zastosowano pewne mechanizmy finansowe, które dawały możliwość normalnego życia, normalnego bytowania dla osób tam właśnie pracujących. W związku z tym mam nadzieję, że to też trochę da do myślenia. Sprawa wraca w przyszłym tygodniu. Z pewnością będziemy obserwować te wydarzenia i głosowanie posłów. Zupełnie na koniec już pół minutki mamy, bo chcę zakończyć optymistycznie naszą rozmowę. Szykuje się muzyczna uczta świąteczno-noworoczna. Czy tegoroczny koncert nie jest zagrożony? Jak będzie wyglądał? Tak, przygotowujemy w sumie trzy warianty tego koncertu. Oczywiście zakładamy wariant bardzo optymistyczny, że będziemy mogli zaprosić mieszkańców Tarnowa i okolic i regionu na koncert świąteczno-noworoczny 27 grudnia do hali widowiskowo-sportowej Pałacu Młodzieży w Gumniskach. Ale oczywiście również bierzemy pod uwagę to, że możemy być w żółtej strefie czy w czerwonej strefie, ale my też próbujemy się zabezpieczyć właśnie w taki sposób, że jeżeli nawet warunki nie pozwoliłyby w optymalny sposób tego koncertu zorganizować, przeprowadzić, to oczywiście staramy się, przygotowujemy transmisję radiową, transmisję telewizyjną, tak aby właśnie w tym trudnym czasie, w okresie świąteczno-noworocznym, dać mieszkańcom naszego subregionu również możliwość uczestniczenia w wydarzeniach muzyki klasycznej z przepięknym repertuarem, z przepięknym koncertem. I mam nadzieję, że nam się to po prostu wszystko uda, czego sobie i państwu życzę. Ćwiczy pan już głos? Cały czas. Ma pan jakieś swoje sposoby na głos, surowe jajko? Może pan coś zdradzi teraz? Nie,
To jest ciężka praca, co najmniej około 1,5 godziny dziennie trzeba ćwiczyć. Czyli to tak nie tylko przy goleniu, ale to taka, takie ćwiczenia zawodowe. To się tak nie da. Tak, z zawodowcami trzeba pracować, żeby cokolwiek właśnie zmieniać swój głos właśnie w tym zakresie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radny wojewódzki Stanisław Sorys.